Cześć kochani, jejku, jaka jestem podjarana. Po prostu kupiłam książkę, co bardzo rzadko w ogóle robię, bo znaczy książka, chodzi mi o w ogóle jakieś prezenty dla siebie, bo jak urodziłam dziewczyny, to powiem wam szczerze, że albo kupuję coś dla dziewczyn, albo tak kupuję coś takiego dla domu, tak żeby było wszystko dla nas, a nie takie indywidualne prezenty. Natomiast jak się dowiedziałam, że ta książka wychodzi i zobaczyłam w ogóle nowy kanał na YouTubie tej pani, która napisała tę książkę, to po prostu powiedziałam, nie ma opcji, nie ma opcji, muszę kupić. Muszę kupić i jest w moim domu, jest! Jadłonomia po polsku. To jest książka wegańska. Co się w tej książce znajduje? Otwieramy. Książka podzielona jest na tak naprawdę sześć takich głównych części, czyli pór roku. Łącznie z przedwiośniem i przedzimą. Powiem wam szczerze, że ja nie do końca lubię ten podział. Ja wiem, że on teraz jest bardzo modny w książkach kulinarnych, bo to niby ma być troszeczkę tak wygodniej, że możemy kupić sezonowe produkty i z nich skorzystać. I okej, i ja coraz częściej tak robię. Kupuję zimą cukinii tylko latem i staram się po prostu, żeby faktycznie sezonowo jakoś do tego podchodzić. Jak ja otwieram książkę kucharską, to po to, żeby znaleźć jakiś tam konkretny przepis. Na przykład, nie wiem, chcę znaleźć placki ziemniaczone, bo akurat mam ziemniaki. Albo, nie wiem, no. Rzadko jest tak, żebym totalnie myślała, o, nie wiem, co ja mam zrobić na obiad, to otwieram książkę i szukam. Tylko raczej ja mam jakieś składniki i po prostu chcę coś ugotować. I dlatego ja tak sięgnę do samego końca od razu, bo na końcu właśnie jest taki indeks idealny dla mnie. Czyli przykładowo, nie wiem, chcę sobie zrobić coś z kapusty, bo mam kapustę. Buch. Mam przepisy z kapustą. I to jest dla mnie najbardziej wygodne rozwiązanie. Dobrze, że to się tutaj znalazło. Bardzo się cieszę. Ale wróćmy do początku. Na pierwszej stronie mamy wstęp. Tu dalej mamy podane informacje o tym, że ta książka ma bardzo mało składników i że znajdziemy je w każdym sklepie, że nie musimy jakoś nie wiadomo jak szukać i szperać. Dalej mamy miarę kuchenne. Następny taki duży rozdział to są takie podstawy gotowania i tutaj mamy informacje, jak przygotować warzywa strączkowe, jak przygotować kaszę i ryż, jak obchodzić się z aquafabą, jak przygotowywać grzyby. Bardzo mi się ten rozdział przyda, przede wszystkim kwestia tutaj gotowania na przykład ryżu, ponieważ od jakiegoś czasu zmieniliśmy taki sposób, można powiedzieć, gotowania takich rzeczy, bo wcześniej gotowaliśmy wszystko w torebkach, a okazało się, że te torebki średnio są zdrowe. Zerknę na to, co robię źle. Na pewno coś robię źle, więc na pewno się czegoś nauczę. W ogóle tak, ta książka to jest taka cegła, ona jest naprawdę bardzo gruba, ona ma tutaj 200 coś, 250 chyba stron, nawet ponad 250 stron przepisów, więc tutaj to naprawdę jest takie obszerne. I dobra, co my tutaj mamy? Zaczynamy dany rozdział i mamy tutaj oczywiście wymienione wszystkie na początku przepisy. W każdym rozdziale te przepisy podzielone są, można powiedzieć, no tak jakby ktoś chciał zrobić sobie jedzenie od śniadania do kolacji. Bo mamy tak. Na śniadanie na przykład rośliny, twarożek, naleśniki, owsianka, paprykarz, pasztet, tam później coś na obiad, czy jakaś pomidorówka, jakiś krem z pieczarek, coś, jakaś sałatka można na kolację i na deser budyń chałwowy. Mniam. Tak więc tak każdy rozdział jest podzielony, także można spokojnie tutaj znaleźć, tak jakby ktoś chciał się stołować tutaj od rana do wieczora tylko na podstawie tej książki, to może jak otworzymy dany przepis, to tutaj może zrobię tak, żeby było może mniej widać, a bardziej książkę. Mamy fajne zdjęcia, naprawdę. Pierwszy raz w ogóle przyjrzałam ją,
To powiem wam szczerze, że zadzwoniłam do mojego Grześka, który akurat był na zakupach i od razu mu sprzedałam listę dodatkową produktów, które ja koniecznie potrzebuję, bo już będę gotowa. Jak wygląda przepis? Na początku mamy króciutki opis autorki. I te opisy są fajne, ponieważ one są takie blogowe, takie bardzo takie naturalne. Później mamy oczywiście przygotowania, jak wszystko to zrobić. Z boku mamy informacje odnośnie ilości porcji. Tutaj są podane gramatury, ale fajnie, ponieważ nie tylko mamy gramy, ale również mamy szklanki, łyżeczki, co mi bardzo odpowiada, bo ja nienawidzę, jak mam, nie wiem, 256 gram czegoś tam. I ja po prostu siedzę i się zastanawiam i patrzę od razu w internecie. A ile to jest tam cukru pudru 257 gram? No kurczę, no nie można napisać, że to jest szklanka i coś tam, tak? Czy ileś, no nieważne. To mnie drażni. Ja rozumiem, że szklanka szklance nierówna, ale to można na przykład na początku, tak jak tutaj, napisać, że nasza szklanka ma tyle i tyle. I zobaczcie, czy wasze szklanki też tyle mają. Jeśli są one trochę mniejsze albo większe, no to musicie dostosować sobie do tego przepisy. Proste, proste. Fajnie, że dodatkowo jest propozycja, że do podania, z czym możemy to zjeść. Na dole tutaj mamy jeszcze dodatkowe takie porady, by coś zrobić lepiej, w jakiś lepszy sposób, coś zamienić, coś dodać. Zobaczcie, że tych składników naprawdę jest bardzo mało. Może to się Wam nie wydawać, ale tutaj są też na przykład przyprawy. Na końcu mamy coś takiego, jak jeszcze przepisy dodatkowe. Są takie jakby bazy niektórych rzeczy. Mamy tu sosy, mamy tutaj na przykład bulion, mamy jak zrobić kapustę. No i na końcu mamy przepisy jeszcze raz wypisane. No i ten indeks, o którym Wam właśnie mówiłam. Coś, co niesłychanie jeszcze mi się podoba, to są takie trzy o zakładki. Aha, tak na koniec jedna rzecz, która mi się nie podoba w tej książce. To nie podoba mi się to, że nie ma tutaj w przepisie czasu. Nie wiem, dlaczego tego nie ma, bo w wielu książkach jednak jest ta informacja, czyli to, ile czasu w ogóle dany przepis będzie im przygotowywać. Bo to by mi dało dużo do takiej taką podstawową wiedzę, czy ja chcę zrobić ten przepis, czy nie, czy mam po prostu na to czas. Więc to by mi się przydało. Dobrze, że nie ma tego, czy to jest proste, czy trudne, bo to w ogóle jakoś do mnie nie przemawia. Znaczy, dla jednego jest coś proste, dla drugiego będzie to trudne, więc to akurat jak dla mnie to nie ma żadnego znaczenia. Natomiast ten czas byłby dla mnie dużym wyznacznikiem. Podsumowując, naprawdę polecam tę książkę. Bardzo jest dużo przepisów, które chciałabym tutaj z tej książki zrobić. Wiem, że dziewczyny też będą zachwycone, tym bardziej, że już oglądając tę książkę, powiem wam szczerze, że moja Lili już tam zerknęła i mówi tak: mamo, a to jest przepis, który ty robiłaś, bo widziała zdjęcie. Mówię, no bardzo podobna nam pasta akurat, więc już wiem, że będą na pewno chętnie to jadły. Chciałabym polecić tę książkę wcale nie wegetarianom ani nie weganom, bo ci to pewno i tak ją kupią, ale właśnie tym, którzy jedzą mięso, bo tutaj jest bardzo dużo przepisów, które widzę już, że spokojnie dla mięsożerców będą, no i najedzą się tym. Nie powiedzą, że nie najemy się, że jest B. Że są dobrze doprawione, aromatyczne, więc będą też po prostu tym osobom smakowały. Może się trochę przekonają do kuchni wegetariańskiej albo do tego, żeby po prostu zjeść więcej warzyw i owoców, co jest bardzo zdrowe. Dlatego polecam na prezent na przykład właśnie osobom, które normalnie jedzą mięso i mogą sobie zrobić od czasu do czasu przepis jakiś wegetariański. Tak bym to zakończyła.